Grecia Colmenares i Jorge Martinez. W filmie Maria, odcinek 43. Scenariusz. Reżyseria. Piccole cose, il ricordo di un istante, uno sguardo di bambina, l'incoscienza di un momento, e sei donna, innamorarsi e scoprire i tuoi occhi. Racconta una storia. Wymyśl cokolwiek. Powiedz jej, że wysłaś, bo... Brat jest chory. Mój fratello jest malato. No, no. Nie, nie, niedobrze. Powiedz, że przyjechał ktoś z wioski z listem od twojej matki i że zaraz wróciłaś. Ale musisz coś powiedzieć. Nie umiem kłamać. Nie przejdzie mi to przez gardło. Wpakowałaś się. Zobaczysz, coś poradzimy. Nie płacz. A może, gdy nie będę jej widywał przez jeden czas, moja udręka i cierpienie się skończą. Zdaj się na uczucia i nie pleć głupstw. Dobrze ci mówić, a ja nie wiem, co robić. Przestań wreszcie płakać. Już nie płaczę. Dość się napłakałam. Pani Amelia czeka w salonie. Dzień dobry, panie Amelio. Spakuj swoje rzeczy i natychmiast opuść ten dom. Zwalniam cię. To koniec. Zwalniaj ją. Nieprawda. Kłamiesz. Nie wierzysz? I ci posłuchaj. Maria nie zrobiła nic złego. Doprawdy? Znika w środku nocy, a kiedy pani Amelia ją wzywa, nie ma jej w pokoju. Nie powiedziano coś innego. A co ci powiedziano? Że to nieprawda. Że kiedy tam poszłaś, Maria była w swoim łóżku. Kiedy tam weszłam za pierwszym razem? Nie było jej. Leżała w łóżku, nie zauważyłaś jej. Kto ci to powiedział? Maria? Nie, Jenny. Kiedy weszłaś do pokoju, Maria tam była. To niczego nie dowodzi. Mogła wejść przez okno. Jasne, przecież jest akrobatką. Akrobatką? Tak. Tym lepiej dla niej. Jako bezrobotna poszuka sobie pracy w cyrku. Słyszałaś? Pakuj rzeczy i wynoś się. Pani Amelio,
proszę mnie wysłuchać. Non ascolto niente. Podjęłam już decyzję. Ma che pensate? Myślałaś, że skoro od razu nie zrobiłam awantury, to o wszystkim zapomniałam? No, mia cara, no. Qui non nie chcę tu dziwek. To porządny dom. Io non sono nie jestem dziwką. Di donna. A no? Però lo wyglądasz na taką. Cosa vuoi co mam myśleć o kimś, kto spaceruje sobie do trzeciej nad ranem? Rozszyfrowałam twoją grę. Nie wiem tylko, z kim byłaś, ani ilu ich było. Bo z pewnością nie zadowalasz się jednym mężczyzną. Nie ma pani prawa mnie obrażać. Właśnie, że mam prawo. Nie mogę tolerować niemoralności u służącej. Tak, nie było mnie w nocy. Ale nie zrobiłam nic takiego, czego musiałabym się wstydzić. Jasne. Postanowiłaś zaczerpnąć świeżego powietrza o trzeciej nad ranem. Nie, to nie było o trzeciej. Przysięgam pani, że nie przysięgaj i nie opowiadaj bajek. Przyjmujesz taką do domu, bo myślisz, że jest uczciwą dziewczyną, a potem odkrywasz prawdę. Nie chcę nawet wiedzieć, z kim byłaś. Masz zabrać twoje rzeczy i odejść. Keta wypłaci ci zaległą pensję. Keta ci darà quanto ti spetta. Mamo, pani Amelia zwolniła Marię. Teraz mi wierzysz? A jesteś perfidna. Cieszy cię to, co się stało? Owszem. Jestem zadowolona. Zawsze wiedziałam, że to dziwka. Uważaj, ta dziwka, jak ją nazywasz, ma kogoś, kto ją obroni. Kogo? Pan Juan Carlos bronił jej dziś w nocy, ale nie na wiele się to zdało. Obroni ją Giorgio. Giorgio? Pan Giorgio. Jesteś tylko córką kucharki. Poza tym nie sądzę, żeby pan Giorgio mógł zmienić decyzję swojej matki. Przynajmniej spróbuje. Może będzie próbował, dopóki się nie dowie, że jego Maria włóczy się po nocy nie wiadomo z kim. Przecież wiesz z kim. Owszem. Wiem. Z panem Juanem Carlosem. Ale myślę, że pan Juan Carlos ostygł już w swoich zapędach. Prawdziwa wiedźma. Wiesz, dlaczego tak mówisz? Bo jesteś zazdrosna. Zazdrosna? Ja zazdrosna? Umierasz z zazdrości o Juana Carlosa. Arrivo. Idę. Ciao, bello. Cześć, przystojniaku. Co cię sprowadza? Chciałam cię zawiadomić o próbie i porozmawiać z Rafaelem. Mamy problem z Marią. Co się stało? Wyszła bez pozwolenia i matka się wściekła. Jest Rafael. Co ty tu robisz? Nie wysuwasz nosa ze swojej nory. Przyszłam cię zobaczyć. Co takiego? Nie podoba mi się to, co mówisz. Non mi piace. Brakuje ci poczucia humoru. Do twarzy ci z tą pianą. To część mojego wdzięku. Jesteś taki ładny. O mało nie zapomniałam, po co tu przyszłam. Nie po to, by mnie pocałować? Nie. A właściwie po to i po coś jeszcze. Najpierw mnie pocałuj. Opowiesz później. Posłuchaj. Co się stało? Maria ma kłopoty. Z kim? Z moją matką. Dziś w nocy wyszła bez pozwolenia. W nocy? Po co? Nie wiem, po prostu wyszła. Nie może wyjść? Tak, ale z kim? To Maria nic ci nie powiedziała? Co miała mi powiedzieć? Jest młoda. Chyba ma prawo się zakochać. Ty coś wiesz. Kim się zakochała? Ja mam ci powiedzieć? Zapytaj ją. To twoja siostra. Skoro ci nie mówiła, musi mieć swoje powody. Właśnie przypomniałem sobie, że coś mi tam wspominała, ale nie zwróciłem na to uwagi.
sembra. Świetnie. Senti, dam ci dobrą radę. Następnym razem, kiedy zacznie mówić, wysłuchaj ją, szwagierku. Szwagierku? Ildo, zwolniła mnie. Uspokój się, proszę cię. To matka człowieka, którego kocham. Gdyby pani wiedziała, co ona o mnie myśli, uspokój się. Zmieni zdanie, kiedy Juan Carlos wszystko jej opowie. Nie sądzę, żeby powiedział jej o nas. A jednak dziś w nocy wstawił się za tobą. Tak, oczywiście. Ale to jeszcze nie wszystko. Co znowu? Juan Carlos dowiedział się o niebieskim kocie. Kto mu powiedział? Lastra. Mój Boże. Mówiłam ci, żebyś od razu z nim porozmawiała. Wiem, taka jestem zła na siebie. Myśli pani, że Juan Carlos mi wybaczy? Wybaczyć ci? Nie zrobiłaś nic takiego, czego miałabyś się wstydzić. Czy wybaczy, że mu nie powiedziałam? Kiedy się kocha, wybacza się wszystko. Najważniejsze, wybaczyła ci pani Amelia. Mówisz o pani Amelii? Właśnie cię wzywa. Pewnie chcę ci podziękować za sprowadzenie takiej dobrej pokojówki. Ugryź się w język, a zatrujesz się własnym jadem. Co za żmija. Chyba nie zwolni pani z mojego powodu. Pani Amelia nigdy mnie nie zwolni. Za długo tu pracuję i za dużo wiem. Stanowczo za dużo. Gdzie mama? U pani Amelii. Rozmawiają o tobie? Tak, strasznie się boję. Uspokój się. Mama wie, jak ją przekonać. Powiedziała mi to samo. Ale pani Amelia jest taka uparta. Uparta, wyniosła i pełna pogardy dla osób spoza własnej sfery. Ale zastanów się. Jestem córką kucharki. A chodzę z jej dziećmi do szkoły i mieszkam w jej domu. Jak to możliwe? Mama wie, jak z nią postępować. Znają od dawna i... Sama nie wiem, chyba coś o niej wie. Zna jakiś sekret rodzinny, coś, co nie powinno wyjść na jaw. Tak myślisz? Nigdy o tym nie mówiłam, bo mama mi zabroniła, ale... Coś się za tym kryje. Dzień dobry, mamo. Myślałam, że jesteś w biurze. Musiałem wyskoczyć do banku. Przyszły jakieś listy? Są tam. Rozmawiałaś z Marią? Wyrzuciłam ją. Wiedziałem, że to zrobisz. Tylko nie proś, żebym jej wybaczyła. Nie będę, mamo. A jednak tej nocy chciałem udowodnić Kecie, że nie jest prawdą to wszystko, co roi jej się w głowie. Żeby kogoś oskarżać, trzeba mieć niezbite dowody. Tak, w końcu ja doszłam do tego wniosku. Więc wyrzuciła się, czy nie? Oczywiście. Kazałam jej zabrać rzeczy i wynosić się. Ale potem wezwałam Matyldę. W końcu to jej protegowana. A Matylda ją broniła? Jakby chodziło o jej własną córkę. Bardzo się lubią. Matylda zna się na ludziach. Tak, to prawda. Powiedziała mi, co działo się z Marią tej nocy.
To znaczy, że poznałaś już prawdę. Wygląda na to, że ją przekonałam. Nie zwalnia mnie? Nie. Ale masz ją przeprosić. Za co? Za swoją postawę podczas waszej rozmowy. To ona mnie obraziła. Wiem, Mario. Ale ona jest szefową i chce cię upokorzyć. Lubi poniżać ludzi, którzy dla niej pracują. Soggiogare chi lavora per lei. Ma io non lo faccio. Nie zrobię tego. Ecco, l'hanno avvertita. Zawiadomiono ją, że ktoś z rodziny, chyba jej brat, jest chory. Matylda pozwoliła jej wyjść, sądząc, że wróci wcześniej, ale ona musiała kupić lekarstwa i straciła dużo czasu, szukając otwartej apteki. Może to prawda, może nie. Ale sam powiedziałeś, że po to, by oskarżać, trzeba mieć dowody w ręku. A skoro ich nie mam... Wybaczyłaś jej? Myślisz, że Matylda mogła skłamać? Nie, tego nie powiedziałem. Nie wyglądasz na przekonanego. Myślę, że Matyldzie można zaufać. Może nie tylko Matyldzie. Może również jej. Sama nie wiem, co myśleć o tej dziewczynie. Czasami jej nie znoszę, a czasami tak mi jej żal. Budzi w tobie litość? Tak. Olbrzymią litość. A czułość? Nie wywołuje takiego uczucia? Nie. Dlaczego pytasz? Chcę ci pomóc w przeanalizowaniu własnych uczuć. Come ti stessi analizzando? To niesprawiedliwe. Najpierw mnie obraża, a potem żąda przeprosin. Ona jest szefową. I wie, że może sobie na to pozwolić. No, Matilde, non è così. Nie będę się poniżać, tylko dlatego, że jest moją szefową. No, perché è la padrona, wcale nie dlatego, że jest szefową. Però ci hai pensato. To matka mężczyzny, którego kochasz. È la madre dell'uomo che tu ami. La sua aspirina. Pani aspiryna. Dziękuję, Keto. Proszę pani, czy to prawda, że postanowiła pani nie zwalniać Marii? Nie zupełnie, Keto, ale istnieje taka możliwość. Nie sądzę, żeby coś z tego wyszło, bo mogę jej wybaczyć tylko pod pewnym warunkiem. A Maria raczej go nie zaakceptuje. Jest bardzo dumna. Przepraszam, pani Amelio. Czy mogę z panią porozmawiać? Keta już zaniosła aspirynę twojej matce. Tak, dziękuję, Matyldo. Ale nie o to chodzi. A o co, panie Juan Carlos? Ciekaw jestem, dlaczego opowiedziałaś matce tę historię? Jaką historię? O Marii. O tej chorobie w jej rodzinie. A tę. Bo myślę, że dla Marii warto było skłamać. A może dlatego, że nie wierzę, by Maria mogła zrobić coś złego. Albo dlatego, że nie doczekałam się, by osoba, która powinna była przemówić, wreszcie się zdecydowała. A zatem żałujesz, że nie okazałaś mi dosyć szacunku? Tak, proszę pani. Mów trochę głośniej. Tak, pani Amelio. Więc powtórz to. Żałuję i bardzo mi przykro.
Chiedi perdono. Prosisz o wybaczenie? Perdono. Tak. Buongiorno. Dzień dobry, panie inżynierze. Tutto bene? Wszystko w porządku? No, tak, to widać od razu. Wyglądasz przepięknie. Co ty tu robisz? Nie sądziłem, że wrócisz do biura. Nie mogę wytrzymać w domu. Wciąż ta sama obsesja? Jest coraz gorzej. Nie mogę już spać. Czy twoja matka jej nie zwolniła? Tak. Ale wmieszała się Matylda i zdaje się, że... Matylda bardzo ją lubi. Ona wierzy Marii. A ty? Dlaczego o to pytasz? O nic nie pytam, ja to stwierdzam. Nie wierzysz Marii. Sam nie wiem, czy jej wierzę, czy nie. Jedyne, czego jestem pewny, to, że zachowuje się jak kretyn z powodu pokojówki. Dlaczego to mówisz? Chcesz siebie zranić? Nie. Ale taka jest prawda. No dobrze. I co dalej? Co zamierzasz zrobić? Jedyne honorowe wyjście, jakie mi pozostało, to uczynić z niej moją kochankę. Wróciłem na obiad. Nie za późno? Nie. Uprzedzę Marię. Jak to? Nie zwolniłaś jej? Nie. Właśnie mówiłam o tym Juan Carlosowi. Sama nie wiem, co do niej czuję, ale ja wiem. Ona ci kogoś przypomina. Kogo? Od tygodnia łamię sobie nad tym głowę, aż w końcu udało mi się. Jest podobna do twojej kuzynki Rosaury, żony Claudia Linaresa. Ta dziewczyna przypomina Rosaurę? Co ty mówisz, Felipe? Z pewnością się mylisz. Nie ma żadnego podobieństwa. Co ci przyszło do głowy? Nie mówię, że są podobne jak dwie krople wody, ale jest w niej coś z Rosaury. To spojrzenie, te oczy. Nie, to złudzenie. A może to ty nie dopuszczasz do siebie myśli, że przeszłość mogłaby wrócić? Przestań, Felipe. Weź zdjęcie Rosaury i przyjrzyj się. Sama się przekonasz, czy nie mam racji. Nie chcę oglądać zdjęć Rosaury. Chcę zapomnieć. Dlaczego? Za bardzo ją skrzywdziłam. Uspokój się. To już przeszłość. Nie sądziłem, że jesteś w stanie skrzywdzić Marię. Byłem w niej zakochany jak nikim dotąd, ale Maria na to nie zasługuje. Daj spokój. Krzywdząc ją, wyrządzasz krzywdę samemu sobie. Nie chcę już o tym mówić. Jedyne, czego pragnę, to zapomnieć o Marii. Nie wiem, jak mam to zrobić. Chcę się zemścić. Za co? Czuję się jak błazen. Maria ze mnie zakpiła. A jeśli nawet... Tyle razy drwiłeś cudzych uczuć. Ale z nią było inaczej. Było? Czy jest inaczej? Kochana mamusiu, zakochałam się w najlepszym mężczyźnie, jakiego kiedykolwiek znałam. Ale jego matka... Tak bardzo cię kocham. Gdzie ona się podziała? Jest w swojej komnacie. Lekarz pana Georgia chce z nią rozmawiać.
Chissà che cosa. So takiego jest w tej idiotce. Ponoć pan Giorgio nie chce żadnej innej pielęgniarki. No proszę. A przecież nie ma dyplomu. Zawsze powtarzam, że ta dziewczyna daleko zajdzie. Czasami wykształcenie nic nie znaczy. Daleko zajdzie na oszustwach. È un tuo capriccio che debba farti massaggi proprio Maria. Maria twoją masażystką, od tego jest fizykoterapeuta. Doktor Alonso powiedział, że to bardzo prosty masaż. Sam wytłumaczy Marii, jak ma to robić. Dlaczego tak ci zależy, żeby to była właśnie Maria? Chcesz wiedzieć? Tak. To dla niej postanowiłem się leczyć. Dla niej chcę żyć. Proszę. Można? Wejdź, Mario. Lekarz wszystko mi wytłumaczył, ale nie wiem, czy potrafię. Oczywiście. Będę posłusznym pacjentem. Spróbujemy? Tak. Właśnie tak. Dobrze? Tak. Fa male? Boli? Nie. Ja masażystką? To śmieszne. È ridicolo, no? Po trochu zdobywa sobie ich wszystkich. Ale ja ją zdemaskuję. Jest fałszywa. Niegodna zaufania. Tylko udaje uczciwą dziewczynę i robi to znakomicie. Ale w końcu zorientują się, z kim mają do czynienia. Mówisz o sobie? Nie. Wcale nie jest do niej podobna. Nie próbuj mi wmawiać. Nie muszę ci nic wmawiać. Sama wiesz doskonale. Zostałaś masażystką? Czego szukasz? Myślałam, że go zgubiłam. Co to jest? Łańcuszek i medalik. To Matka Boska. Pamiątka. Mam nadzieję, że przyniesie mi szczęście. Mój Boże, Juan Carlos musi mi zaufać. Chcę go założyć. Jaki ładny. Ostrożnie. Sądzisz, że komponując dorobisz się fortuny? Corita. Nie mam ochoty na żarty. Akurat naszło mnie natchnienie, więc zostaw mnie w spokoju. Dobrze? Dziękuję. Przepraszam. Roli? Bywasz w domu Aroczów, jakby to był twój własny. Nie, to nie tak. Wcale nie tak. Daj spokój, nie zaprzeczaj. Chcę ci zadać jedno pytanie. Jakie? Jak siostra bratu. Co chcesz wiedzieć? Jak układa się małżeństwo Aroczu? Dlaczego mnie o to pytasz? Nie mam pojęcia. Ty tak sobie, z ciekawości. Ona jest klientką Madame Jolandy. Często rozmawiają ze sobą. Wydawało mi się, że nie są dobraną parą. Kiedy przestaniesz zajmować się innymi i pomyślisz o sobie, zachowujesz się jak najgorsza plotkara. Idź, komponuj sobie. Beethoven. Beethoven? Czy Beethoven kiedykolwiek zakochał się w starszej od siebie?
A George Sand? Czy była starsza od Fryderyka? Wie pan, co się z nim dzieje? Chodzi z głową w chmurach, jak nieprzytomny. Niczym, jakby zgłupiał do reszty. Musiał się zakochać. Ależ Pepe, to normalne, że ludzie się zakochują. Owszem, można się zakochać, ale nie wolno doprowadzać się do takiego stanu. Jeżeli szybko nie dojdzie do siebie, to nie skończy nauki i nie zostanie mechanikiem. Inżynierem mechanikiem. Ma pan rację. Ale z pensją mechanika. Proszę wybaczyć. Oczywiście. A jednak powinieneś zostawić chłopca w spokoju. Nie ma nic piękniejszego od miłości. Tak. Wie pan, kiedy poznałem swoją żonę, byłem taki... Chwileczkę. Słucham? A, Juan Carlos. Kiedy ją poznałem... Tak, jedną chwilę. Z kontraktem wszystko w porządku. Co takiego? Dlaczego chcesz zakończyć w ten sposób taką piękną historię? Kim był twój ojciec? Nazywał się Aurelio Dominguez. A matka? Maddalena Campa. Gdzie się urodziłaś? Na północy. W miasteczku Purmamarga. Twoja rodzina nigdy tu nie mieszkała? Nie, raczej nie. Przedtem mieszkali w miejscowości o nazwie Korea. Matka powiedziała mi, że nigdy tu nie była. Myślę, że nie mówiła prawdy. Tyle, że nie jestem tego pewna. Może tak, a może nie. Możesz odejść, Mario. Tak, proszę pani. Ellen Ventura przedstawia The Cannibals. Można? O, grazie, si beve, grazie, mia cara. Dziękuję, moja droga, umierałem z pragnienia. Dai, vieni a ballare. Wejdź, zatańczymy. Nie słyszysz? To nasza muzyka. Tańcz, Mario. Muoviti. Ruszaj się. Tak, tańczymy. Tańcz z uczuciem. Z uczuciem. Ale ja nie umiem. Umiesz, głuptasku, dobrze ci idzie. Znakomicie. Vai bene, hai visto? Tańcz dalej. Tańcz. Dai, balla, balla. Uczy mnie tańczyć. To zabawne. Właśnie widzę. Ej, aspetta un momento. O co panu chodzi? Tańczyliśmy sobie. Co w tym złego? Rozmawiam z nią. W porządku, spokojnie. Tylko tańczyliśmy. Już to mówiłaś. To dlaczego się gniewasz? Zabierz ręce. Kochanie, co ci jest? Jesteś zazdrosny? Jak mam ci udowodnić, że jestem twoja? Powiedz. Gdybyś była moja... Ależ jestem. Możesz prosić o co tylko chcesz. Odcinka 43.
Wersja polska, studio opracowań filmów w Warszawie. Tekst Witold Surowiak. Czytał Lucjan Szołajski.